O tym, że na odcinku autostrady A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami są muldy, wiedzą wszyscy kierowcy poruszający się tą drogą. By choć trochę poprawić komfort kierowców, zarządca, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, frezuje nierówności, bo remontu tego odcinka możemy spodziewać się najwcześniej w 2025 roku. Na razie GDDKiA otworzyło dwie oferty, które wpłynęły w ostatnim przetargu na wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji budowlanej. Obie firmy zmieściły się w przewidywanym przez zarządcę budżecie. Dodatkowo zarówno pierwsza, jak i druga oferta zakłada skrócenie czasu realizacji zadania z 14 do 12 miesięcy. Teraz trwa badanie ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Jeżeli wszystko sprawnie pójdzie, jest szansa na podpisanie umowy na przełomie tego i przyszłego roku. Termin na realizację zadania dla wybranej przez GDDKiA firmy jest przewidywany na 2024 rok, o ile w sprawie nie pojawią się żadne opóźnienia. Naprawa uszkodzonego odcinka drogi pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, jak przekazuje GDDKiA, ma być dużo bardziej kosztowna niż tak naprawdę budowa nowej drogi. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash.